Błąd zacięcia 13.A4 w podajniku czwartym. Podajnik na 2100 arkuszy HCI. Otwórz prawe drzwiczki drukarki i delikatnie wyjmij zacięty papier. A następnie zamknij prawe drzwiczki. Otwórz prawą pokrywę dostępu do podajnika czwartego i ostrożnie wyjmij zacięty papier. a następnie zamknij pokrywę dostępu do podajnika czwartego. Otwórz pokrywę dostępu do podajnika trzeciego, ostrożnie wyjmij zacięty papier, a następnie zamknij pokrywę dostępu do podajnika trzeciego. Otwórz podajnik czwarty i usuń zagięte, zwinięte lub uszkodzone arkusze papieru. Upewnij się, że prowadnica szerokości podajnika jest prawidłowo ustawiona w stosunku do rozmiaru papieru. Nie wkładaj za dużo papieru. Zamknij podajnik czwarty. Otwórz prawą pokrywę podajnika czwartego, aby uzyskać dostęp do wałków. Odszukaj i wyjmij wałek oddzielający podajnika czwartego. Wyczyść rolki za pomocą niestrzępiącej się ściereczki zwilżonej wodą. Zamontuj ponownie zestaw wałków. I zamknij prawą pokrywę. Więcej pomocnych filmów można znaleźć na naszym kanale HP Support w serwisie YouTube.